Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w środę. Wszyscy wodzisławscy radni za konsultacjami społecznymi, m.in. w sprawie budowy mieszkań komunalnych, mają się rozpocząć 11 i potrwają do 29 października. Mają dotyczyć propozycji budowy mieszkań na działkach położonych przy Batorego, zagospodarowania 9-hektarowego terenu zieleni pomiędzy Batorego a rodzinnym parkiem rozrywki, a także wyznaczenia przez magistrat terenów pod budownictwo mieszkaniowe innych niż tereny zieleni położone na dyskutowanym obszarze. W planach są spotkania w dwóch dzielnicach, Jedłowni Krzyp i Trzy Wzgórza, w których uczestniczyć będą mogli wszyscy wodzisławianie. Propozycje będą też zbierane na piśmie i elektronicznie, a to efekt ostatnich wydarzeń. Część mieszkańców nie chce zgodzić się na wycinkę drzew pod budownictwo komunalne. Równocześnie radni przyjęli wspólne stanowisko w tym temacie, w którym przyznają, że Wodzisław potrzebuje rozwoju budownictwa wielorodzinnego, ale decyzje o budowie mieszkań komunalnych na terenach zalesionych powinny być podejmowane po wysłuchaniu opinii mieszkańców. Dlatego radni wyrazili sprzeciw wobec sposobu, w jaki prezydent miasta miał zamiar przeprowadzić tak ważną dla mieszkańców uchwałę. Za tym stanowiskiem zagłosowało 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. To była Monika Sokołowska. Dziękuję za relację. Pełna treść przyjętego stanowiska w naszym portalu. Martwe ryby w zbiorniku wodnym Orzepowice, wyłowiono już ich ponad 100 kg. Zatrute zostały prawdopodobnie szambem z pobliskiej posesji. Na miejscu był Arkadiusz Żabka, który rozmawiał z jednym z mieszkańców tej rybnickiej dzielnicy. Tyle rybów na brzegu jest, że zgroza. Rybów niesamowicie. Takie wielkie ryby, bo tu dziennie przychodzą z wnuczką, ma 5 karmić dni. A dzisiaj idę, to jeszcze coraz więcej tych ryb tam jest. Takie duże są, 2 metra może być, takie duże dwie tam pływią. A takich małych, różne ryby, różnego wielkości ryby. Śnięte ryby wyławiane są przez Straż Rybacką, która także napowietrza zbiornik i żywy ryby przenosi do głównego zbiornika rybnickiego zalewu, mówi Krzysztof Zawistowski ze Straży Rybackiej Okręgu Katowice. Jakieś szambo gdzieś wybiło i zatruli ryby. Wszystkie gatunki, jakie tu występują. Leszcz, boleń, sandacz, węgorz, lin, wszystkie gatunki. No. Jakie ilości? O 100 kilo już teraz ryby, które już poszły do kubów, że pójdą utylizacja. Podejrzewacie, że tutaj ktoś wpuścił szambo? Tak, no bo tam było widać, że tam płynie szambo, nie? Tam jest te studzienki kanalizacyjne. Najprawdopodobniej musieli nie pompować i musiał to tu przyjść. No. I co teraz robicie? Próbujemy natleniać te areatory uruchomione, natleniamy tą wodę. Zbieramy, natleniamy, no, przerzucamy co jeszcze żyje na główny zbiornik, żeby odpłynęło. No, nie ma innego wyjścia. Ta woda się musi przefiltrować, rozumiem? To jest proces, to jest czas. Tak, to trochę trwa, nie? Żeby było gdzie przepuścić wodę innej, no ale no, nie ma nadal. Ile tej ryby jeszcze tu może pływać martwej? Część ryby na pewno będzie na dnie jeszcze leżało, to dopiero wypłynie wszystko. To się wszystko jeszcze okaże do 2-3 dni. Na miejscu była Straż Miejska oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który będzie badał sprawę. Ekogroszek ma zniknąć z rynku. Solidarność zapowiada protesty i pisze list do premiera. Więcej w relacji Arkadiusza Żabki. To efekt przygotowywanego rozporządzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które ma wyeliminować z rynku wszystkie tak zwane ekogroszki produkowane przez polskie spółki węglowe. Zdaniem Śląsko-Dąbrowskiej i Górniczej Solidarności, która nazywa projekt skandalicznym, przekreśla to warte setki milionów złotych inwestycje spółek węglowych w budowę infrastruktury umożliwiającej produkcję ekogroszków. Projekt rozporządzenia uniemożliwi także realizację inwestycji zapisanych w umowie społecznej i uderzy w tysiące gospodarstw domowych, w których w ostatnich latach wymieniono stare piece na ekologiczne kotły węglowe piątej klasy. Związkowcy grożą, że jeśli projekt nie zostanie wycofany, rozpoczną akcję protestacyjną. Nie ufajmy przejazdom kolejowym, nawet tym strzeżonym, ostrzegali w Wodzisławiu organizatorzy spotkania z młodymi ludźmi pod nazwą Bezpieczny przejazd kolejowo-drogowy. Niestety, jak pokazują statystyki, praktycznie codziennie w kraju dochodzi na nich do wypadków. Większość z nich kończy się tragicznie, mówi pomysłodawca i współorganizator wydarzenia Andrzej Jankowski. Obserwuję niektóre jakby chore zachowania kierowców. Z racji mojego doświadczenia zawodowego, siedząc w pociągu, wiem, że nie można ufać ani urządzeniom, ani człowiekowi. Urządzenia mogą zawieść, człowiek tak samo. I przeraża mnie to, ja lubię obserwować kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowo-drogowe. Oni cisną równo, nie patrzą na lewo, na prawo, ufają tym szlabanom, ufają tym urządzeniom, ufają człowiekowi. Tylko jak jest tragedia, do kogo pretensje?
Nie lepiej pomyśleć wcześniej, zwolnić nogę z gazu, rozejrzeć się na lewo, na prawo i dalej pojechać. Tak jak nas uczą na kursie prawo jazdy, ograniczone zaufanie. To stosujmy go wszędzie. Nawet tam, gdzie teoretycznie jest to szczerzone, to trzeba mieć te ograniczone zaufanie. Na spotkanie z kolejarzami i policją na Wodzisławski Dworzec PKP przybyli uczniowie szkół podstawowych. Dowiedziałem się, że istnieją kategorie przejść, bo nie wiedziałem tego. Patrzę ci zawsze, czy nie jedzie pociąg gdzieś i nie wychodzić za żółtą linię. Nie wolno wchodzić pod pociąg. Trzeba się rozejrzeć. Trzeba uważać, żeby nie było żadnego wypadku. Nie można wchodzić na żółtą albo białą linię, bo może wciągnąć kogoś. Zastępca dyrektora Piątki w Wodzisławiu, Aleksandra Kaczmarczyk, przyznaje, że problem bezpieczeństwa na przejściach kolejowych do tej pory nie był zbyt szeroko omawiany na zajęciach w szkole. I my musimy faktycznie do naszych dzieci uczulać, bo nie są przyzwyczajone do korzystania z przejazdów kolejowych, chociaż tutaj w najbliższej okolicy właśnie mają, bo bardzo często akurat nasze dzieci z naszej szkoły korzystają z drogi na Balaton. I ja myślę, że to, co tutaj panowie powiedzieli właśnie o tym przejściu, tym najbardziej chyba newralgicznym tutaj przejściu, tym dzikim trochę przez tory, no to dotyczy jak najbardziej naszych dzieci i ich rodzin. Także myślę, że to było jak najbardziej trafione, ale z tymi przejazdami, no uczyć, będziemy uczyć. No może faktycznie zorganizujemy jeszcze wyjście dzieci na przejazd kolejowy, bo uczymy przejścia przez pasy, przez ulicę w miejscu, gdzie nie ma tych pasów, a jakoś te tory są trochę od nas za daleko. W ramach akcji Bezpieczny Przejazd Kolejowo-Drogowy można było wsiąść do lokomotywy czy drezyny. Odbyła się także zbiórka krwi. Wirtualny spacer, interaktywne widokówki z QR-kodami czy gogle do rzeczywistości wirtualnej. Gmina Godów w nowoczesny sposób prezentuje swoje walory. Zakończono tam realizację programu pod nazwą Kultura Media Natura. Innowacyjne podejście do dziedzictwa obszaru LGD Morawskie Wrota. Program zakładał kilka działań, mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Godowie Tatiana Stopyra. Powstała aplikacja multimedialna, dzięki której możemy zwiedzić ciekawe miejsca w naszej gminie, takie jak nasz wspaniały zabytek Kościół w Łaziskach. Możemy zwiedzić żelazny szlak rowerowy, nie wsiadając na rower. Możemy także zobaczyć, jak wyglądają ośrodki kultury w naszej gminie. Powstało także 10 widokówek związane z wyjątkowymi miejscami w naszej gminie. Możemy tam podziwiać również zdjęcia z imprez, z dożynek, z obchodów stulecia powstań śląskich. Z tyłu widokówek znajdują się kody QR. Po zeskanowaniu możemy przenieść się w wybrane miejsce, zobaczyć film promujący gminę Godów, a także posłuchać piosenki naszego niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego, honorowego obywatela gminy Godów. W ramach projektu gmina zakupiła także 5 gogli VR, dzięki którym będzie można wirtualnie odwiedzić ciekawe miejsca. Niestety nie ma już lekcji regionalizmu w szkołach, czego bardzo żałuję, ale ten projekt pozwoli nam dotrzeć z takimi informacjami do dzieci i młodzieży, mówi dyrektor podstawówki w Skrzyszowie Joanna Bonarek. Taki materiał będzie na pewno bardzo pomocny, tym bardziej, że jest to połączenie przeszłości tak naprawdę z przyszłością. Młodzież już jest bardzo obeznana z wirtualnymi narzędziami, więc dla nich przemieszczanie się po gminie za pomocą QR-kodów, czytników strony internetowej będzie na pewno bardzo łatwe, a myślę, że jest to bardzo ważne również teraz w dobie pandemii, kiedy z dnia na dzień nagle może się okazać, że zostajemy znowu przy pracy zdalnej, przed ekranami komputerów. No i wtedy tak samo, nie do zastąpienia taka wirtualna wycieczka po gminie. Sam projekt i jego efekty mają dla nas wyjątkowy wymiar, podkreśla Joanna Bonarek. 20 lat temu myśmy tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj zostało pokazane, tak naprawdę nie wiedzieli. To była wiedza bardzo rozproszona, coś opowiadali starsi ludzie i jest to, uważam, jedno z największych osiągnięć Ośrodka Kultury w Godowie, władz gminy w Godowie, że udało się tę historię zebrać razem. I więc dla mnie jest to bardzo, bardzo cenne. Cieszę się, że po prostu ta wiedza o przeszłości tu, naszej małej ojczyzny, gminy Godów, nie zaginie. To jest właśnie ta kładka, która połączy starsze pokolenie z młodym. Oni nie będą siadać i słuchać opowieści babć, dziadków, natomiast jeśli im się to pokaże w tej formie, będzie to na pewno dla nich bardzo atrakcyjne. Dodajmy, że w ramach projektu wydrukowano także kolorowanki dla dzieci prezentujące śląskie tradycje, zabytki czy przygraniczne krajobrazy. Zakupiono również intermedialny system wystawienniczy prezentujący walory gminy i wreszcie ustawiono dwie tablice informacyjne, którymi oznakowano pomnik przyrody znajdujący się przy kościele w Łaziskach i nieistniejący już zamek w Gołkowicach. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w środę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.